Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś naszym gościem jest pani poseł Katarzyna Czochara, od niedawna przewodnicząca, szefowa opolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest, witam dzień dobry pani poseł. Serdecznie, witam pana. To się nazywa w Prawie i Sprawiedliwości, to się nazywa region, to się nazywa struktura. Jak się nazywa ta jednostka, którą ja pani obecnie dowodzi? Ja jestem prezesem regionu. Prezes regionu. Okręg 21 województwa opolskiego. Przejęła pani region po długoletnim zarządzającym regionem, po pośle Sławomirze Kłosowskim. Myślę, że to łagodnie odbyło się chyba to przejęcie władzy. Myślę, że tak. Pomimo tego, że otrzymałam 50 głosów, przepraszam, przeciw, ale tak zawsze też się zdarza w wyborach. Myślę, że to jest normalne, że nie no, jest ale jedno... 80-procentowe poparcie to jest coś, o czym bardzo... chyba można pomarzyć tylko w tym tak, momencie. Tak, dokładnie. Bardzo cieszę się, bo jednak poparcie było bardzo duże. 80%, tak jak tutaj pan wspomniał, to jest duże poparcie. 50 głosów było przeciw. Mam nadzieję, że z czasem, swoim zaangażowaniem, swoją pracą na rzecz właśnie naszych struktur Prawa i Sprawiedliwości w regionie zdobędę przychylność tych osób, które nie zdecydowały się oddać głos w tych wyborach. Dużo jest kobiet zarządzających lokalnymi strukturami partii? Chodzi panu w ogóle w skali ogólnopolskiej? Tak, w skali kraju. Nie. Nie jest dużo. No to tym bardziej musi pani dawać przykład. Tak, tym bardziej. A mniej więcej, jednak Prawo i Sprawiedliwość to chyba taka trochę męska partia, prawda? Ale to się zmienia. To się zmienia, jednak prezes widzi, że kobiety też są bardzo mocno zaangażowane, jeśli chodzi o sprawy polityczne, sprawy przede wszystkim, które wiążą się z polepszeniem jakości życia w kraju. I dlatego też bardzo często w ostatnim czasie decyduje się przekazywanie władz właśnie kobietom. No taka. Kobiety mają troszeczkę inne cechy też osobowości, które no niestety nie mają mężczyźni. To jest... I może i dobrze, bo gdyby to się wszystko tak poplątało, to nie byłoby ciekawie. Tak. A tak dzięki temu kobieta i mężczyzna na ogół się uzupełniają. Czasem kłócą, ale to różnie. Ale jest bywa. Fajnie. Pani poseł, to od czego pani zacznie? Co jest w tym momencie najważniejsze? Ja rozumiem, że władza została już łagodnie przejęta. Teraz można się brać do roboty. W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie zarządu. Tam wyłonione zostanie prezydium. I oczywiście będziemy się zajmować takimi priorytetowymi zadaniami dla naszego zarządu. Mam tu na myśli przede wszystkim wybory samorządowe, które już niebawem, bo za niespełna 2 lata odbędą się w całym kraju. Główny nacisk, jeśli chodzi o pracę zarządu na najbliższy czas, to są wybory samorządowe. Zamierzamy te wybory samorządowe wygrać. No tak, wybory samorządowe wygrywa się wtedy, jeżeli coś się zrobi dla środowiska, które będzie głosować w tych wyborach. Tak. No to będziecie w takim razie musieli dość mocno pracować na to, żeby uzyskać satysfakcjonujące poparcie. Zgadza się. To wszystko musi się opierać na rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców województwa, na rzecz mieszkańców poszczególnych powiatów i gmin. I też tak czynimy. Nieustannie pracujemy, staramy się lobbować na rzecz naszego województwa. Dla mnie kwestia województwa opolskiego, wzmocnienie go, jest też takim priorytetowym zadaniem, jeśli chodzi o pracę w parlamencie. Osobiście jestem zaangażowana w budowę węzła na autostradzie A4. Bardzo mocno. Tego opolskiego, tak? Tak, opolskiego oraz też obwodnica południowa Opola, bo wiadomo, że tego też brakuje, tak? I to bardzo. To są takie rzeczy, które de facto w głównej mierze wspomogą miasto wojewódzkie, ale nie tylko, bo jeśli chodzi o utworzenie, o inwestycje, o której wcześniej mówiłam, czyli budowę tego węzła, to jest też bardzo mocny element rozwojowy dla całego regionu. To jest korytarz europejski. Kiedyś był taki pomysł w 2011 roku. Strona czeska była bardzo mocno zaangażowana w ten temat, żeby wspólnie w ramach środków TNN utworzyć właśnie taki korytarz. I ja osobiście do tego tematu powróciłam i ten temat zamierzam bardzo mocno lobbować.
wśród... Oprócz tego oczywiście są inne tematy, udrożnienie Odry. No właśnie o to chciałem zapytać, bo to wymienia Pani jako jeden z priorytetów działalności partii. Co tam, no Odra nie należy do najbardziej zadbanych rzek, to prawda, zwłaszcza Odra. Pod względem, zwłaszcza pod względem żeglugowym. Tak. A przecież to jest, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy stojąc na moście w Opolu można było zobaczyć barki kursujące, tego już teraz nie widać. Dokładnie i to jest też bardzo ważny temat, bardzo ważna A to nie sprawa. Jest trochę tak z tym tematem jak z przekopaniem Mierzei Wiślanej, że... Temat bardzo poważny, wymagający bardzo dużych nakładów, temat, o którym się będzie mówić. Natomiast kiedy przyjdzie do zrobienia czegoś, to okaże się, że niestety zabrakło pieniędzy. Przekonana jestem, że nie, dlatego że nieustannie staramy się też w tą tematykę zaangażować biznes i z tego co wiem, to lokalny nasz biznes jest bardzo mocno zainteresowany tym i tutaj też chodzi o wsparcie finansowe, bo oczywiście, że budżet nasz mamy taki, jaki mamy, niestety po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL. No i po dużych wydatkach, które w tej chwili... I też po dużych wydatkach, tak. No, dlatego też tutaj pragniemy zaangażować różne biznesy w tą inwestycję. Kolejnym takim tematem ważnym dla województwa opolskiego to jest utworzenie też wydziału medycznego, powiększenie granic miasta Opola. Ja osobiście jestem też zaangażowana w budowę obwodnicy wschodniej Prudnika, która będzie łączyć przejście graniczne w Czewini. Tych tematów tak naprawdę... No właśnie, pani poseł, to kiedy pani znajdzie pracę, czas na pracę u podstaw w partii, skoro tyle inicjatyw takich no, dla dobra wspólnego jest pootwieranych? Jeśli tak naprawdę czuję się tą pracę, to tak naprawdę można na wszystko znaleźć czas. Ja chciałem... Nauczyłam się, że tak powiem, dobrze gospodarować swoim czasem i go dobrze wykorzystywać, kiedy jest taka potrzeba. Pozwoliłem sobie oczywiście zerknąć na stronę Sejmu, gdzie wymienione są zespoły parlamentarne, w których pani uczestniczy. Są tam dwa zespoły zajmujące się jakby szpitalami, w dużym skrócie. Jest zespół przyjaciół Odry, jest oczywiście opolski zespół parlamentarny i taki niepasujący mi trochę do koncepcji zespół do spraw policji. Tak jest. Czym się pani tam zajmuje w tym zespole? Czym się zajmuję? Jestem tam wiceprzewodniczącą i zamierzamy w tym zespole, bo ten zespół został nie tak dawno powołany. No właśnie. Wspierać działania policji. Znaczy, przepraszam, w dużym skrócie. Posłanka Czochara na patrolu z policyjnym? Nie, to nie chodzi oczywiście o to. Niebawem na przyszłym posiedzeniu mamy spotkanie kolejne naszego zespołu, tam będzie przedstawiona mapa zagrożeń dla całego kraju. I oczywiście też będziemy dyskutować, w jaki sposób ewentualnie można by było tego typu nieciekawe, niekorzystne zjawiska dla mieszkańców polskich, również w tym województwa opolskiego rozwiązywać. Oczywiście w wielu sytuacjach jest o wiele łatwiej pewne regulacje wprowadzić z poziomu Sejmu czy rządu, prawda? Dlatego postanowiliśmy ten zespół powołać. Jest też taki dość ambitny pomysł. Nie ukrywam, że ja zaproponowałam, żeby przeprowadzić na terenie województwa opolskiego taki pilotażowy program Bezpieczne województwo z wykorzystaniem dronów. Miałby być ten projekt. Jak słyszymy drony, to zaraz się cieszymy, bo lubimy jak coś lata. Ten projekt miałby być wykorzystywany w ramach środków z telekomunikacji. Także tych pomysłów tak naprawdę... Pomysłów i zadań jest cała masa. Cała masa, ale sukcesywnie, krok po kroku realizujemy je. Nie będę zabierał w takim razie czasu, pani poseł. Pani udaje się do zadań. Ja państwu bardzo dziękuję. Naszym gościem była dziś posłanka Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość. Od niedawna prezes okręgu opolskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.